W Niemczech Artur Becker opublikował kilka powieści, też ton wierszy, ton opowiadań, a po polsku w serii Remigracje ukazały się dwie jego powieści, o których myślę, że powie troszeczkę więcej zarówno autor, jak i współorganizator, czy też główny organizator tego dzisiejszego wydarzenia, Fundacja Borussia. Przekazuję już głos pani Kornelii Kurowskiej z Fundacji Borussia. Dziękuję bardzo. I ja także w imieniu całej Borussii i Fundacji Stowarzyszenia witam serdecznie pana Artura Beckera, którego znamy nie tylko z tej książki, o której dzisiaj będzie mowa, Morza w Wodzie, ale też jako autora Kinga Newsa. A obie te książki poznaliśmy też dzięki naszej serii wydawniczej i jej redaktorce, pani dr Agnie Kuzborskiej, która poprowadzi dzisiejszą rozmowę z naszym autorem. Cieszymy się bardzo, że ja myślę, że nie ja będę mówiła o tej książce, a raczej państwo, natomiast ja chciałam wyrazić swoją ogromną radość i podziękować też za tę możliwość spotkania z czytelnikami i w Olsztynie, ale też w tych miejscach, gdzie pan był do tej pory, bo był pan i w Warszawie, i w Krakowie, i w Gdańsku, i w Białymstoku. I na tej trasie też jest oczywiście Olsztyn, z czego my się szczególnie cieszymy, bo wydaje nam się, że pan Artur Becker to nie tylko pisarz ważnych książek, które mają swoich wiernych czytelników w Niemczech, ale też ciekawa postać i też, myślę, przedstawiciel pewnego nurtu czy trendu w literaturze. Nie tylko tłumaczymy niemieckich pisarzy na język polski, ale też tłumaczymy polskich pisarzy piszących po niemiecku na polski w Borussii. I też mówimy o tym, jak często przekraczamy te granice języków i kultur i tych dwóch krajów. I cieszymy się, że dzisiaj to spotkanie też może się odbywać we współpracy z Biblioteką Niemiecką, która tutaj w Starym Ratuszu ma swoją siedzibę i też dzięki wsparciu Goethe Instytut z Warszawy. No i myślę, że zaczęliśmy od podziękowań, ale przede wszystkim oczywiście chcemy się dowiedzieć jak najwięcej o tym, jaka to książka, Nóż w Wodzie, dlaczego też tutaj się spotykamy. No nie wszyscy też ją przeczytaliśmy, ale będzie ku temu okazja, żeby w czasie tej rozmowy z autorem się dowiedzieć czegoś więcej, a też potem książkę kupić, która się ukazała nakładem Borussii, tak jak wspomniałam. I potem myślę, że też mamy czas na to, żeby państwo dyskutowali. 85. Właśnie. Po przesiedleniu się do Niemiec Artur Becker zdecydował pisać po niemiecku. Miał ku temu swoje powody. Być może publiczność literacka jest bardziej szeroka, być może po prostu chciał tam zbudować swoją tożsamość i tą tożsamość zbudował w sposób niezwykły, pozostając autorem polskim. Dlaczego polskim? Dlatego, że wszystkie prawie książki Artura Beckera mówią o Polsce. Mówią o szczególnym regionie w Polsce, o Warmii i Mazurach. I nie jest to zlepek, który znamy z przewodników turystycznych, Warmii i Mazury, Cud Natury, czy Kraina Tysiąca Jezior, prawda? Te dwie krainy on rozdziela, prawda? I ta dwoistość jest zachowana w jego utworach na różnych płaszczyznach, nie tylko geograficznej, ale też mentalnej. Artur Becker jest po prostu podwójny. Sam siebie określa jako polski autor języka niemieckiego. Zjawisko niezwykłe i dlatego znalazł się w serii Remigracje. Remigracje jako seria, tutaj chyba winnam kilka słów wyjaśnienia, dlaczego właśnie w tej serii się znalazł nasz autor, zakłada powrót. Powrót w sensie dosłownym, prawda? Emigracja i remigracja, czyli powrót emigranta do siebie. Artur Becker jest tego żywym przykładem. Wyemigrował, lecz wrócił w języku polskim i to w dwóch książkach, które czytelnicy mogą poznać dzięki wydawnictwu Borussia.
która właśnie takie klimaty, takie tematy już od wielu lat podejmuje. Tematy sąsiedztwa. Tak, to są fakty, prawda? Czyli tak się to stało, bo w sumie jak się z pisarzem, to się ma zupełnie inne zadania, prawda? Pisze się beletrystyczne książki, czy to powieści, czy to wiersze, nazwijmy to tak, ale w sumie została w pewien sposób z biegiem lat, bo już przecież bardzo długo pisze, nie tylko po niemiecku, może być w Polsce, był w 1984 roku w gazecie olsztyńskiej, wyborczo chciałem powiedzieć, w gazecie olsztyńskiej, wyborczo to jeszcze nie było. I po prostu zmuszony dlatego, że byłoby to bardzo niedyplomatyczne, nie odpowiadać na pewnego rodzaju pytania, prawda, spotykając się z publicznością niemiecką. Dlatego, że szybko sobie zdałem sprawę, że w tym momencie bym zawalił jedną bardzo ważną rzecz, nie opiekowałbym się w pewien sposób tym bardzo trudnym stosunkiem polsko-niemieckim, który do dzisiaj jest trudny, prawda? Tym bardziej, że ten stosunek wprawdzie się po 1989 roku bardzo zmienił na pozytywny, ale to nie znaczy, że zostały wszystkie sprawy załatwione, które nas cały czas wiążą. I w tym momencie nie było wyjścia. I w tym momencie też zaczęła się właśnie ta publicystyka, ale także też eseje na różnego rodzaju tematy, ale zostawmy te polityczne tematy, bo po prostu były też chęci, jak wyszła jakaś książka polskiego autora w Niemczech, to z chęcią ją też omawiałem, czy recenzowałem i tak dalej, bo mnie to po prostu interesowało. Czyli w sumie coś podobnego robił przez wiele lat też Czesław Miłosz sam, Zjednoczony, który na początku nie był w ogóle znany jako poeta, tylko jako właśnie ambasador polskiej poezji, to on wprowadził na rynek Zbigniewa Herberta i tak dalej. Powieść napisana, wydana w 2008 roku w Niemczech, w wydawnictwie Weißbuchs i przetłumaczona przez Joannę Denko i Magdalenę Żółtowską-Sikorę, która dzisiaj tutaj jest na spotkaniu. Tłumacz jest bardzo ważnym ambasadorem właśnie i pośrednikiem między kulturami. Nie zapominamy o tym nigdy, prawda? Książka, rzecz dzieje się tutaj obok, nad jeziorem Dadaj. Bohater przyjeżdża czasami do Olsztyna, odwiedza tutaj groby. Nad Dadajem leżą dwie wioski, Najdymowo i Wilny. Tam dzieje się główna akcja. Burmistrz Biskupca jest jednym z protagonistów, czyli to są nasze rewiry, prawda? Znamy te tereny. I kiedy się czyta książkę po niemiecku, to jest rzeczywiście niesamowite wrażenie. Po polsku, nie? Po polsku być może tak. Ale poznam ją po niemiecku. Tekst niemiecki jest bardzo polski, ponieważ Becker inkrustuje Niemczyznę polonizmami, różnymi szczegółami z życia codziennego, z historii, prawda, tam się pojawiają takie słowa jak Esbecja, PRL, prawda, Armia Krajowa, ale też polskie przysłowie przetłumaczone dosłownie, które brzmią po niemiecku dosyć kuriozalnie, prawda, jak rzut beretem, czy taki z ciebie muzyk jak z kozi duby trąba, prawda, więc po przetłumaczeniu tego, no, efekt jest niesamowity. Wiadomo, że w tłumaczeniu... Nie jestem w sosie. Nie jestem w sosie właśnie. I prawdopodobnie Niemcy już te przysłowia sobie przyswajają. Nie jestem w sosie, tak. To w sumie zostało wprowadzone przypadkowo na targach w Lipsku. Zostało wrzucone do internetu i tak... Dobrze, że Państwo poznali przedsmak tej całej akcji, poprosimy autora o przeczytanie początku, prawda? Każdy początek otwiera wrota do tego teatru, który buduje Artur Becker. Na początku jest jezioro Dadaj, to jest bardzo ważna postać, prawda? Jezioro jest bohaterem, jezioro potrafi mówić, jezioro widzi, jezioro słyszy, jezioro bierze udział w wydarzeniach. I na samym początku jest również przedstawiona sylwetka głównego bohatera jeszcze w dzieciństwie. Tak jest. Więc ja mam w ogóle nadzieję, że mi się to uda jakoś przedstawić, bo to już jest dzisiaj piąte spotkanie. I nie mam takiego wrażenia, że jestem w Olsztynie. Mam cały czas wrażenie, że jestem w jakimś innym mieście. Dziękuję bardzo.
Przede wszystkim, żeby też trochę oficjalny, bardzo dziękuję za zaproszenie do Olsztyna, dziękuję Borusii, dziękuję bibliotece i wszystkim, którzy zaangażowali się w wyprodukowanie tej książki, bo to jednak nie jest takie proste. Moja droga redaktorka prosiła mnie, żeby też jezioro dzisiaj trochę przemówiło, co nie jest wcale takie proste, bo to jezioro po prostu jest zadziwiające. Dlaczego jezioro Dadaj na Wary było nienasycone i wciąż domagało się nowych ofiar? Nie wiedział tego także Kuba Dernicki, 40-parolatek z dwoma pępkami. Ludzie po prostu topili się, a ich dusze kołatały nocami do okien i drzwi gospodarstw w Limach, nie potrafiąc odnaleźć drogi w zaświaty. Dusze te błąkały się po wsi, wygrywając na grzebieniu wesołe melodyjki. A wtedy mężczyzn dopadał strach, budzili się, chcieli iść na tańce albo na wódkę, aby odegnać od siebie upiorne sny o mordercach, nożownikach i rozpłatanych ciałach młodych kobiet. Psy porzucały swe ciemne legowiska, gnały w noc na migocące od jesiennej rosy łąki i wyły do księżyca, jakby gospodarze przepędzili je z obejścia.